Pamiętajmy też o Wojtku Bożucie, który jest teraz w szpitalu, zmaga się z chorobą, Janku Stromeckim. To te trzy osoby kiedyś usiadły i powiedziały: tutaj musi być Dzień Ziemniaka, Święto Ziemniaka, na tym terenie. Przyszli do mnie i powiedzieli: wójcie, rób co chcesz, tu ma być Święto Ziemniaka, jeszcze z ówczesnym wójtem Wiesławem Smoczyńskim. Zrobiliśmy wszystko, żeby tak się stało. I chcę powiedzieć, że to święto jest wyjątkowe, dlatego że właśnie cała ta impreza, uroczystość wyszła z dołu. Od mieszkańców, od sołtysów, radnych. I myślę, że też dlatego cieszy się takim dużym powodzeniem. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim witam. Życzę dalszej udanej zabawy. Ksiądz proboszcz zadba o to, żebyśmy mieli wspaniałą pogodę, za co Bóg zapłać. Myślę, że ta pogoda jest wyjątkowa. Mamy też wyjątkowy czas, troszkę przedwyborczy. Liczymy na to, że nasi dotychczas współpracownicy czy osoby, z którymi żeśmy współpracowali, jeszcze niedawno starosta, dzisiaj pan minister, pani senator, pan dyrektor Rybicki, cały czas bardzo mocno z nim współpracujemy, że dalej ta współpraca będzie się układała. Ja zawsze przypominam, żeby pamiętali, że skąd pochodzą, skąd się wywodzą. I przy tym dzieleniu, jak to ksiądz powiedział, tego budżetu ogólnokrajowego, no ten kawałeczek zawsze rzucili na powiat legionowski i na gminę Nieporę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej zabawy i oddaję teraz po kolei głos pani senator, panu ministrowi, księdzu proboszczowi. Radnym, mieszkańcom, za to, że mogę być z państwem. Jak sami państwo wiecie, to dla mnie ogromna uczta. Sama pochodzę z wioski i wiem, jak ciężko trzeba pracować, żeby cokolwiek się urodziło. I za to, panie wójcie, ogromne dzięki. Za to, że pan tak dba o tą swoją małą ojczyznę. Ale nic byśmy nie zrobili, gdybyśmy nie byli razem. Gdybyśmy nie pomagali panu wójtowi, też by dla niego było ciężko. Mądrość, pokora i miłość. To są dwa rzeczy, takie dla mnie, żeby można było żyć z drugim człowiekiem. Z pojedynkę nic nie zrobimy. Bardzo dziękuję za te piękne słowa, które ksiądz powiedział. I w każdym kazaniu rodzina, miłość, no i trzeba mieć trochę zdrowia i szczęścia w życiu. A ja myślę, że od was mogę to dostać, to ciepło i to serce. A na znak tego, że pan wójt jest tak wielkim człowiekiem, Bartoszewski zawsze mi to powtarzał, świętej pamięci, kiedy żył. Pamiętaj, pokora i mądrość, to jest domena. I na znak tego chciałam przekazać książkę, pamiątkę od Bartoszewskiego, który dla nas wszystkich jest wielkim, wielkim patriotą. Dziękuję bardzo. Pani senator, panie wójcie, drogi księże proboszczu, szanowni państwo. Dzisiaj trochę z pewną tremą zabieram głos, bo po raz pierwszy jako minister w tym miejscu, chociaż właściwie od pierwszego święta ziemniaka, na pewno od drugiego, od kilkunastu lat tutaj przybywam, kiedyś jeszcze jako wiceprezydent Legionowa, przez 9 lat jako starosta legionowski, dzisiaj jako wiceminister. Dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Nadal tutaj mieszkam, w tym powiecie, więc właściwie jeśli chodzi o to, nic się nie zmieniło. Pracuję w nowym miejscu i staram się pracować również dla państwa, bo jestem wiceministrem odpowiedzialnym za współpracę z samorządami w całej Polsce, więc również z gminą Nieporę, z powiatem legionowskim, z Markami, z powiatem wołomińskim sąsiednim. I chciałem króciutko zdać sprawozdanie, co udało się w ciągu tych kilku miesięcy zrobić. Po pierwsze, w tym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę wyjazdu z Legionowa, drogi krajowej 61. Od lat walczyliśmy o to, żeby ta droga została poszerzona i zostanie poszerzona. Zostały przeznaczone na to pieniądze, ogłoszony jest przetarg i wkrótce będzie zawarta umowa z wykonawcą. Mam nadzieję, że wiosną ruszą prace budowlane. Bardzo o to wspólnie walczyliśmy. Dziękuję panu wójtowi za poparcie tej idei. Poza wyjazdem z Legionowa jest kwestia przejazdu przez Michałów Reginów i to również idzie w dobrą stronę. Ten odcinek jest obecnie przygotowywany do przetargu. Tam jeszcze nie ma projektu, ale w ciągu najbliższych miesięcy ma zostać ogłoszony przetarg na projekt i na budowę. Są na to zapewnione pieniądze dzięki dobremu wsparciu ludzi dobrej woli.
te pieniądze będą dobrze wydane, bo droga krajowa 61 jest bardzo ważna nie tylko dla naszego powiatu legionowskiego, ale dla całego, dla całej tej części Mazowsza. Droga krajowa numer 8, wiecie Państwo, że jest budowana obwodnica Marek. Trwa w tej chwili budowa odcinka od trasy Armii Krajowej do Drewnicy, ale już za kilka tygodni będzie wydane pozwolenie na budowę kolejnego odcinka, aż do Radzymina. Tam prace mają potrwać kilkanaście miesięcy i będziemy widzieć ich efekty. Bardzo ważne jest, żeby nie dopuścić do powrotu tirów na stary przebieg ósemki przez Marki. W tej sprawie w tym tygodniu spotykamy się z wojewodą, z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, też w Markach z panem burmistrzem Jackiem Orychem i będziemy w tej sprawie rozmawiać. Mówię tak dużo o konkretnych rzeczach, ale wiem, że Państwa to też interesuje. Gdyby ktoś chciał porozmawiać, tam jest moje stoisko, namiot. Proszę, zapraszam do współpracy, jestem do Państwa dyspozycji. Tak jak byłem jako starosta, tak dzisiaj jako minister chętnie będę z Państwem rozmawiał. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i życzę dobrej zabawy dzisiejszego wieczoru przy tej wspaniałej pogodzie. Dziękuję serdecznie. No, nie są śpiewak ani umelec, ale są krasny. Także skusim to. Kiedy oczy swe otwarłem, jakim żalom garmą mnie, wżdy po sercu mi splynulo, rozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętany sabotosztą myślą, szukają cięcia, cięcia, który jest wolnością. Czarny chleb i czarna kawa, opętany sabotosztą myślą, szukają cięcia, cięcia, który jest wolnością. Wielkie brawa, drodzy Państwo, widzę, że... A jeszcze dodatok, a ty nie, nie, nie chodź do fryżera, noż długie włosy wygląda jak hip. Nie, nie, nie chodź do fryżera, noż długie włosy wygląda jak hip. Kice mama z chyży wą wygania, kice oce z nóżkami nagania. Nie, nie, nie chodź do fryżera, noż długie włosy wygląda jak hip. No Jarek to umie mieszać, muszę przyznać. Umie mieszać. Tak. Pani senator lubi tak ostrze i tutaj widzę papryka się dostała jeszcze. Prawda? A tak popatrzeć na panią senator, to przecież taka miła kobieta, nie? Kto by pomyślał, że taka ostra jest, ostra dziewczyna, naprawdę. Ostra. Teraz doprawi, tak? Popieprzy, tak? Ministrowi niech popieprzy. Chciałem zupę, niech popieprzy, tak? Zupę posoli, popieprzy. Dobrze. Pani senator, tak? Ale jeszcze cebula została. Cebulę. Kto tam cebulę kroi? Cebulka jeszcze, cebulka. No i Boczuś. Boczuś jest super. Nie podjadać, nie podjadać. No właśnie, on rzuca pietruchę i koper do gara, a mięcho odwcina. Kucharz musi próbować. Żebyś tylko tak nie wszystko próbował. U mnie w namiocie jest apteczka pierwszej pomocy. Droga ekipo, czy my już jesteśmy tak na finiszu? Coś tak, mi się tak, wydaje, już prawda? Jesteśmy prawie na finiszu, tak jest. Pięknie to wygląda. Tak. To jeszcze raz proszę zamieszać, drogi księże proboszczu, drogi ministrze, mieszamy. Mieszamy, tak. No i zaraz będziemy próbowali, bo to, co się tutaj nagotowało, w magiczny sposób przenosimy przed scenę. Ale to wszystko dzięki Wiesi, to Wiesia jest tutaj szefowa, tak. Główna. Wiesia, tak. Jeszcze raz Wiesia, brawa dla Wiesławów II. Ważni są wykonawcy dzieła, proszę Państwa, zawsze. A wykonawcy tego dzieła są naprawdę zacni, ponieważ pierwszy raz w tym... W ogóle od lat gotowania programu Gotuj z Maciejem na tej scenie jest nam znany pan minister. Na pewno ta zupa będzie zupełnie, zupełnie inaczej smakować. No i oczywiście pani senator. Nie wiem, czy ją nie nazwiemy ministrialna. No. Ministerialna zupa. Zupa bardzo ministerialna. Prawda. Proszę się ustawiać w kolejkę. Za chwilę będziemy wydawać. Zupa ministrony. Czy życzymy Państwu smażonego? Ja nie wiem, ministra... A są chętni, żeby spróbować? Kamikadze to się nazywa. Są chętni, żeby spróbować, drodzy Państwo? Już tak nie odmieniajcie, bo już jedna była taka, co się zastanawiała, czy do niej ministra mówić, czy minister mówić, no tak, czy to już... Szanowni Państwo, bardzo dziękuję ekipie. Gotuj z Maciejem. Zapraszamy tutaj pod scenę. Jest już gotowa zupa. Ja się tylko cieszę, że to nie jest, panie ministrze, zupa cyfrowa, bo dzisiaj wszystko cyfrowe jest, ale my jej
naprawdę spróbujemy. Dziękujemy, wielkie brawa dla ekipy, dla pani Wiesi. Państwa, że dużo dobrej zabawy czeka nas tutaj dzisiaj do 21, a może nawet i dłużej. Już teraz przed nami sekcja wokalna z filii Gminnego Ośrodka Kultury Zegrza Południowego. Sekcję wokalną Zegrza Południowego reprezentują Wiktoria Dudkowska i Kasia Brusiło. Dziewczyny przychodzą do Ośrodka Kultury same, bez profesjonalnego wsparcia, ćwiczą swój wokal, co warto docenić, drodzy Państwo, by dzisiaj cierpliwość, samozaparcie i konsekwencja mogą popłacić naprawdę dużymi wynikami. Dzisiejszy występ jest ich debiutem na gminnych dożynkach, a zatem jeszcze raz bardzo Państwa proszę o naprawdę duże brawa, żeby to nam się wszystko udało, dobrze? Także przygotujmy się, to tak na próbę te brawa. Halo, święto ziemniaka, jesteście? Dobrze, sprawdziliśmy. Tak jak zwyczajnie.